Zapraszam Państwa Mazurkiewiczów, całą trójkę. Trójka Państwa Mazurkiewiczów, choć Agatka to jest taka, zaraz, jaka to jest Pani Mazurkiewicz. Aleluja. Będziemy modlili się i ustanowimy los dziecka. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa, dziękujemy Ci za nią. Dziękujemy Ci, że powołałeś ją do życia. Dziękujemy Ci, że doszło do tego, że oni obydwoje spotkali się. Że narodzili się z Twojego Świętego Ducha. Że pokochali się. I że jest dzisiaj ich córka. Ojcze, w imieniu Jezusa, autorytetem Kościoła, ustanawiamy, że jej życie będzie kompletne w Duchu Świętym. Ogłaszamy, że ona narodzi się na nowo z Bożego Ducha, że będzie ochrzczona w Duchu Świętym. Ogłaszamy w imieniu Jezusa, że ona wypełni zupełnie wolę Bożą, przeznaczoną do jej życia. Ogłaszamy w imieniu Jezusa, że święte marzenia w jej życiu zostaną zrealizowane co do jednego. My przez imię Jezus odsuwamy od niej wszelkie choroby i niemoce, wszelkie diabelskie ataki. My odsuwamy też od jej życia ludzi przewrotnych i złych. My ogłaszamy w imieniu Jezusa, że niczego nie będzie jej brakowało w żadnej dziedzinie ducha, duszy i ciała. My w imieniu Jezusa Chrystusa ogłaszamy, że będzie prowadziła zwycięskie życie na rzecz Królestwa Bożego. Ojcze, dziękujemy Ci za jej dom. Dziękujemy Ci za wszystko, co ona posiada. Dziękujemy Ci za pokolenia, które z niej wychodzą. Ogłaszamy, że krew Chrystusa chroni jej ducha, duszę i ciało. A Boże aniołowie strzegą każdego elementu jej życia. Ogłaszamy, że wszystkie rzeczy związane z dzieciństwem nie przychodziła w sposób lekki. Że nie będzie miała kolek, że będzie miała lekkie ząbkowanie, że to nie będzie żaden problem u niej. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Hallelujah.